Pielgrzymi przebywający w Ełku odwiedzili dziś ośrodki świadczące pomoc potrzebującym. Piątek w trwającym tygodniu misyjnym jest bowiem Dniem Dzieł Miłosierdzia. Młodzież, która przyjechała do nas m.in. z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Angolii i Niemiec, przygotowuje się w ten sposób do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i spotkania z papieżem Franciszkiem. Program tygodnia misyjnego jest bardzo urozmaicony. Oprócz wycieczek i wspólnej modlitwy, goście odwiedzają też ośrodki pomocy. Byli m.in. w Domu Samotnej Matki, noclegowni Mondra Markot i środowiskowym Domu Samopomocy pod Kasztanami. Pielgrzymi mieli szansę się wykazać, organizując czas podopiecznym ośrodka, mówi ksiądz Tomasz Bądzio z parafii katedralnej w Ełku, opiekun grupy z Syberii, która odwiedziła dziś środowiskowy Dom Samopomocy pod Kasztanami. Pielgrzymi wykonują właśnie teraz swoją oryginalną potrawę i później będzie degustacja tych potraw przez pensjonariuszy. Zapewniają im różne zabawy, gry, pokazali akurat teraz prezentację na temat tego, gdzie mieszkają, czym się zajmują w Irkucku, jaka jest ich rola, prawda, jako młodzieży też w Rosji, pod względem takiej właśnie wiary, katolicyzmu, religii, jak oni funkcjonują. No i właśnie tym dzielą się ze wszystkimi, którzy tutaj są. Pielgrzymi z Rosji w Ełku są już od poniedziałku. Swoimi wrażeniami z pobytu młodzi dzielili się z reporterką Radia 5. Mnie nazywa Aleksandr, ja jestem z eparchii Świętego Józefa. Rosja, Sybiria, Irkutsk. Jestem Aleksander, jestem z diecezji Puck na Syberii. Ełk bardzo mi się podoba. Jestem tu już drugi raz. Pierwszy raz byłem tu w 2011 roku. Klimat jest tu bardzo korzystny. Mam na imię Nika, jestem z Władywostoku w Rosji. Bardzo podoba mi się Ełk, są tu bardzo przyjemni i życzliwi ludzie. Przypomnijmy, że punktem kulminacyjnym tygodnia misyjnego będą sobotnie uroczystości na placu Jana Pawła II. Szczegółowy program tego dnia dostępny jest na radio5.com.pl w zakładce kalendarium.